Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Przekazywanie Bożego Objawienia. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 24 kwietnia 1985 roku. Gdzie możemy znaleźć to, co Bóg objawił, aby przylgnąć do objawienia z wiarą płynącą z przekonania i wolnego wyboru? Istnieje święty depozyt, z którego czerpie Kościół, przekazując nam treści objawienia. Sobór Watykański II mówi: tradycja święta i Pismo Święte obu testamentów są jakby zwierciadłem, w którym Kościół pielgrzymujący na ziemi ogląda Boga, od którego wszystko otrzymuje, aż zostanie doprowadzony do oglądania Go twarzą w twarz, takim jaki jest. W takich słowach konstytucja soborowa syntetyzuje doniosłą dla wiary każdego chrześcijanina sprawę przekazywania objawienia Bożego. Nasze wierze, które ma przygotować człowieka na ziemi do oglądania Boga twarzą w twarz w wieczności, jest na każdym etapie historii zależne od wiernego i nienaruszalnego przekazu tego samoobjawienia się Boga, które swój szczyt i pełnię osiągnęło w Jezusie Chrystusie. Chrystus sam polecił apostołom, by Ewangelię głosili wszystkim jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże. Apostołowie wypełnili zleconą im misję przede wszystkim w nauczaniu ustnym, równocześnie zaś niektórzy z nich, wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu. Byli to oprócz apostołów również niektórzy mężowie apostolscy, Marek, Łukasz. Tak ukształtował się przekaz objawienia Bożego w pierwszym pokoleniu chrześcijan. Aby zaś Ewangelia była zawsze w swej całości i żywotności w Kościele zachowywana, zostawili apostołowie biskupów jako następców swoich, przekazując im swoje stanowisko nauczycielskie. Tak więc w przekazywaniu objawienia Bożego w Kościele wspierają się wzajemnie i dopełniają tradycja i Pismo Święte, w których coraz to nowe pokolenia uczniów i wyznawców zasilają swoją wiarę. Co przez apostołów zostało przekazane, obejmuje wszystko to, co przyczynia się do prowadzenia świętego życia przez lud Boży i pomnożenia w nim wiary. Tradycja wywodząca się od apostołów rozwija się w Kościele pod opieką Ducha Świętego. Wzrasta bowiem zrozumienie tak rzeczy, jak słów przekazanych, już to dzięki kontemplacji oraz dociekaniu wiernych, którzy je rozważają w sercu swoim, jak też dzięki głębokiemu, doświadczalnemu pojmowaniu spraw duchowych, już znowu dzięki nauczaniu tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny charyzmat prawdy. Albowiem Kościół z biegiem wieków dąży stale do pełni prawdy Bożej, aż wypełnią się w nim słowa Boże. W tym dążeniu do pełni Bożej prawdy Kościół stale czerpie z jedynego, pierwotnego depozytu, który tworzą tradycja apostolska oraz Pismo Święte, bowiem wypływając z tego samego źródła Bożego, zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. W tym miejscu wypada uściślić i podkreślić, cytując wciąż słowa Soboru, że Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo Święte. Pismo to jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie, podczas gdy święta tradycja, Słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy wiecznie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali. Stąd też dzięki tej samej tradycji Kościół rozpoznaje cały kanon ksiąg świętych, a i samo Pismo Święte w jej obrębie głębiej jest rozumiane i nieustannie w czyn wprowadzane. Święta tradycja i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt Słowa Bożego powierzony Kościołowi. Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi pasterzami trwa stale w nauce apostołów. Tradycje i Pismo Święte należy otaczać taką samą czcią i religijnym poszanowaniem. Łączy się z tym sprawa autentycznej interpretacji Słowa Bożego, spisanego czy przekazanego przez tradycję. Zadanie to zostało powierzone samemu tylko żywemu urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa. Urząd ten nie jest ponad Słowem Bożym, lecz Jemu służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie Słowa Bożego, święcie go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary. Oto następna cecha wiary. Wierzyć po chrześcijańsku znaczy także przyjmować prawdę objawioną przez Boga, tak jak naucza jej Kościół. Równocześnie Sobór Watykański II przypomina, że ogół wiernych nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich, ujawnia on swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów. Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzanemu i podtrzymywanemu przez Ducha Prawdy, lud Boży, pod przewodem świętego urzędu nauczycielskiego, niezachwianie trwa przy wierze, raz podanej świętym. Wnika w nią głębiej z pomocą słusznego osądu i w sposób pełniejszy stosuje ją w życiu. Tradycja, Pismo Święte, urząd nauczycielski Kościoła oraz nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu Bożego kształtują ów życiodajny proces, w którym objawienie Boże jest przekazywane coraz nowym pokoleniom. Bóg, który niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo Chrystusowe obficie w nich mieszka. Wierzyć po chrześcijańsku to znaczy dążyć świadomie i dobrowolnie pod przewodnictwem Ducha Świętego do pełni prawdy. Pragnę pokrótce zreasumować temat dzisiejszego rozważania. Od szeregu spotkań środowych zatrzymujemy się przy pierwszym słowie wyznania wiary, składu apostolskiego, przy pierwszym słowie wierzę i odpowiadamy sobie na pytanie, co to znaczy wierzyć. Wiara jest to bowiem rzeczywistość bardzo głęboka. Wszyscy to w jakiś sposób odczuwamy, ale nie wystarczy tylko subiektywne odczucie. Rzeczywistość wiary jest obiektywnie rzeczywistością bardzo głęboką. Niemniej tę głęboką i wielostronną rzeczywistość katechizm starał się zawsze ujmować w prostych formułach. I tak uczyliśmy się, że wierzyć po chrześcijańsku to znaczy przyjmować za prawdę to, co Bóg objawił. Stąd rodzi się pytanie o objawienie Boże, o czym już była mowa w czasie poprzednich spotkań. Dzisiaj w szczególności o przekaz tego objawienia. Objawienie Boże jest i stale bywa przekazywane Kościołowi poprzez żywą tradycję, która ma swój początek u apostołów. Oni byli pierwszymi świadkami Chrystusa, oni zapoczątkowali, naprzód żywym słowem, Ewangelią, świadectwo o Chrystusie, czyli przekaz objawienia Bożego. Z kolei oprócz słowa żywego pojawiło się słowo pisane. Tak więc objawienie jest przekazywane stale tradycją i Pismem Świętym, przy czym wchodzi tu w grę Pismo Święte nie tylko Nowego, ale także i Starego Testamentu. Jedna wielka całość Słowa Bożego, skierowanego do człowieka przed Chrystusem i przez Chrystusa. Otóż ten przekaz, zawarty w źródle tradycji Pisma Świętego, Kościół przechowuje z największą troskliwością, z pełnym poczuciem odpowiedzialności za skarb, jaki otrzymał od Boga. Ze sprawą przekazu łączy się sprawa interpretacji nauki Bożej, Słowa Bożego. Otóż ta interpretacja należy po apostołach do ich następców, którzy mają w tej dziedzinie szczególną asystencję Ducha Świętego, to znaczy do biskupów, do magisterium Kościoła. Urząd Nauczycielski Kościoła jest odpowiedzialny za autentyczną interpretację objawienia, Słowa Bożego objawionego i całego objawienia. Natomiast cały lud Boży posiada w tej dziedzinie swój zmysł wiary, który w łączności z Urzędem Nauczycielskim daje inne jeszcze oparcie dla tego autentycznego, nienaruszalnego przekazu prawdy zawartej w Bożym objawieniu. Tak więc wierzyć, to znaczy przyjmować za prawdę to, co Bóg objawił i z kolei to, co Kościół podaje do wierzenia, to znaczy to, czego naucza jako objawione przez Boga. Taka jest struktura poznawcza naszej wiary. Takie są źródła pewności. Pięknie mówi Konstytucja o objawieniu Bożym ostatniego Soboru, że Kościół w Piśmie Świętym i w tradycji jakby w zwierciadle widzi Boga, do którego dąży przez wiarę, ażeby oglądać Go w wieczności twarzą w twarz. To jest zarazem droga wiary. Wszystkim, którzy znajdują się na tej drodze wiary, obecnym tutaj, także wszystkim moim rodakom życzę, ażeby tę wiarę coraz świadomiej posiadali, coraz bardziej pogłębiali i żeby drogą wiary dążyli do tego celu, do którego wiara nas prowadzi. Fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicur et nostri vittimus debitoribus nostri. Et ne nos induca in tentazione, sed libera nos a male.